natomiast zostało mu zakomunikowane, że jesteś za ważną postacią dla tego klubu, żebyśmy cię w ten sposób próbowali upokarzać. Wątpię. To nie jest ten poziom. Jakby my nie będziemy nigdy potęgą w Europie. No, jeśli nam się uda, to takim cudem, jak kiedyś Grecja wygrała. Jakby... Igrzyska dobiegły końca, ale sportowe potyczki dalej trwają. Nie mają one miejsce wyłącznie na ekranach naszych telewizorów i stadionach, ale także tam, gdzie oko widza nie dosięga, dopóki media nas o tym nie powiadomią. Jedna z ciekawych, a dla niektórych nawet zatrważających nowin, właśnie obiegła świat. Wojciech Szczęsny żegna się z wieloletnim klubem. Co spowodowało koniec współpracy? Czy na tym zakończy się kariera piłkarza? Prawdziwe są doniesienia o tym, że wina leży po stronie piłkarza? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć. Zatem zapnijcie pasy, jesteście na kanale Kto Wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Dotarła do nas informacja, która dla wielu może być szokująca. Jeden z popularniejszych, o ile nie najbardziej uwielbiany piłkarz w Polsce, może zakończyć swoją karierę szybciej niż przewidywano. O ile ta informacja nie jest jeszcze potwierdzona, to inna nie jest już powodem do dyskusji. Fabrizio Romano upublicznia na platformie X oficjalne potwierdzenie tego, że Wojciech Szczęsny żegna się z włoskim klubem, który był jego domem przez ostatnie lata. Według danych podawanych przez media, opuszcza Juventus w wyniku decyzji podjętej przez klub oraz nowego trenera, Thiago Motę, który nie widział dla niego miejsca w zespole na kolejny sezon. Dodatkowo zarobki Szczęsnego stanowiły duże obciążenie dla budżetu klubu, co również przyczyniło się do decyzji o zakończeniu współpracy. Juventus podpisał kontrakt z nowym bramkarzem, Michele Di Gregorio, co definitywnie przesądziło o losie Szczęsnego. Obie strony doszły do porozumienia w sprawie rozwiązania kontraktu, a Szczęsny otrzyma sporą odprawę. Według przekazywanych przez media informacji, Polak ma dostać ponad 4 miliony złotych przez 2 lata. Dodatkowo pojawiły się spekulacje, że Szczęsny może podjąć decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej, co byłoby zaskakującym ruchem, biorąc pod uwagę jego kondycję i sukcesy, które pokazują, że warszawiak dalej jest w grze i ma jeszcze wiele do powiedzenia. Pojawiły się też inne domysły. Może wcale nie chodziło o zwyczajne zmiany w kadrze. Kontrakt jest już rozwiązany. Można odnieść wrażenie, że wszystko wydarzyło się z dnia na dzień, choć oczywiście tak też nie było. Z różnych źródeł docierały do nas informacje o tym, że kariera mężczyzny we włoskim klubie może niebawem dobiec końca. Co więc mogło spowodować, że jego bramkarska kariera zawisła na włosku? I tutaj pojawiły się ciekawe spekulacje. Mało kto nie miał okazji usłyszeć wypowiedzi tego sportowca. Jest on odważny i szczery w głoszonych tezach, co było w przeszłości sporadycznym powodem tłumaczeń. Na przykład rok temu, po przegranym spotkaniu z Sewillą w Lidze Europy, kiedy to wypalił, nawet na dogrywkę nie zasługiwaliśmy, tłumaczył bramkarz reprezentacji Polski w rozmowie z Viaplay. To, jak zagraliśmy dzisiaj, było niedopuszczalne. Może jest w tym trochę emocji, ale mam wrażenie, że Juve samo się wyrzuciło z Ligi Europy. Chociaż oczywiście gratuluję Sewilli awansu, dodał. Spotkało się to też z odpowiedzią trenera. Po meczu powinno się być cicho, bo na gorąco można powiedzieć coś nieodpowiedniego. Niczego nie trzeba wyjaśniać. Nie wiem, co dokładnie powiedział Szczęsny, ale może nie znając dobrze włoskiego, pomylił kilka słów. Ponadto i u nas znany jest z stawiania dość śmiałych stanowisk. Euro. Mhm. My euro nigdy nie wygramy, żeby była jasność. Nigdy? No nie wygramy, bo dopóki my żyjemy... Będzie ciężko. Poczekaj, mam 6 dych, to ja już niedługo mogę odejść. No, słuchaj, jeszcze 2 euro masz, co mam. Dziękuję! Przypomnij mi, euro są co 4 lata? Jezu! Nie. Poczekaj, powiedziałeś przed chwilą, że my nigdy podciąłeś skrzydła. Wątpię. To nie jest ten poziom. Jakby my nie będziemy nigdy potęgą w Europie. No, jeśli nam się uda, to takim cudem, jak kiedyś Grecja wygrała. Jakby takie rzeczy się dzieją, no. Ale poczekaj, żebym to dobrze zrozumiał. Ja jako już bardziej kibic niż zawodnik. Wojtek, zgadzasz się w takim razie z diagnozą, że jakość futbolu reprezentacyjnego podąża za jakością futbolu klubowego. A obie te wartości podążają za portfelem sponsorów i korporacji. Rozrysuj to. No cóż, z pewnością nie kłamie. No i właśnie, mężczyzna nie jest raczej z powodu swoich słów stawiany na co dzień w złym świetle.
Ma on ogromne rzesze fanów, nie tylko z klubu, w którym gra, ale także na własnej ziemi. Mimo tego, że potyczki naszej reprezentacji nie przynoszą nam raczej większej radości, a już na pewno nie ich rezultat, to Wojciech prawie po każdym meczu honorowany jest tytułem MVP. Jak nie od ekspertów, to od Polaków, którym wcale nie przeszkadza prawdomówność Szczęsnego. Ciężko jest zapomnieć, jaka fala uwielbienia spłynęła na niego po World Cup w Katarze. I w pełni zasłużenie. Nie przeszkadza nam to, że mówi co chce, bo nie błądzi. Jest charyzmatycznym człowiekiem ze sporym wyczuciem i dawką dystansu do siebie. To, że czasem jego słowa komuś podpadną, to naturalna kolej rzeczy w życiu celebryty. On i tak wykazuje się znacznie większą dojrzałością niż wielu naszych prominentów, którzy uważają, że społeczeństwo bez daru ich słowa byłoby okradzione z cennej wiedzy. Szczęsny doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kiedy może świecić, a kiedy należy schować się w cień. Włosi także go uwielbiają. Przyjęli go z otwartymi rękoma jak swojego. Byli zachwyceni jego zdolnościami, a on sam zapisze się na kartach sportowej historii. To było piękne 7 lat, 252 występy i 8 trofeów, które pomógł wywalczyć włoskiej drużynie. Brak wdzięczności byłby tutaj nie na miejscu, ale i o to Włochów nie możemy oskarżyć. Fani z Włoch okazują mu wiele wsparcia. Piszą o jego odejściu na Twitterze i zdecydowanie nie ma to krytycznego charakteru. To upamiętnienie fantastycznych wspomnień, jakie pozostawił po sobie Szczęsny na murawie. Już po kilku godzinach chodziły edity na TikToku z sukcesami bramkarza we włoskiej lidze. Tak nie traktuje się kogoś, kto nie miał znaczenia. I taka też jest prawda. Był kochany i wielbiony. Nie został też wykluczony czy źle potraktowany przez swoją drużynę. Jedna rzecz warta wyprostowania, bo tak słuchałem trochę opinii o Wojtku w zeszłym tygodniu w różnych publicystycznych formatach i dało się wyczuć takie pretensje w stosunku do Juventusu, że jest traktowany trochę po macoszemu. Otóż Wojtek został dobrze potraktowany przez Juventus, dlatego że mógł trenować z Juventusem czy w ośrodku Juventusu wraz z piłkarzami, którzy no, są powiedzmy na tej liście do odstrzału. Natomiast zostało mu zakomunikowane, że jesteś za ważną postacią dla tego klubu, żebyśmy cię w ten sposób próbowali upokarzać. Mhm. Ty się przygotuj, my tobie wyślemy trenera, rozpiszemy ci plan treningowy, bo chcemy, żebyś miał komfort, żebyś mógł spędzić czas z rodziną, bo twoja żona urodziła dziecko i tak dalej, i tak dalej. Więc to był taki gest, bardziej bym powiedział, sympatii i miłości. Wiele osób błędnie interpretowało to, co ma miejsce. Jest to naturalnym procesem, że w piłce nożnej dochodzi do zmian, że cały czas trwa ruch, który powoduje, że starzy zastępowane są nowymi. Tutaj powodem nie miało być to, że mieli go dość, że nie nadawał się już do wystawiania, czy że źle się wypowiadał. Przeciwnie, co wynika ze słów jego współzawodników, wprowadza on dużo pozytywnej energii między zawodników. Przede wszystkim powodem miały być pieniądze, dokładniej wysokie koszta utrzymania zawodnika. Obecnie jest wolnym agentem i może szukać nowego klubu. Pomimo wcześniejszych spekulacji na temat transferu do saudyjskich klubów, jak Al Nasr czy Al Ittihad, Szczęsny podkreślał, że czuje się dobrze we Włoszech i wolałby kontynuować karierę na Półwyspie Apenińskim. Monza, włoski klub, wykazuje zainteresowanie jego usługami, ale przeszkodą mogą być finansowe oczekiwania Szczęsnego.